Radni Rady Miejskiej podjęli taką uchwałę o stworzeniu systemu stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów naszych szkół samorządowych, najzdolniejszych uczniów w naszej społeczności. Ta grupa, czy liczba wniosków była dużo większa, bo przeszło 50 takich wniosków ze szkół trafiło, natomiast stypendia przyznano 30. To samorządowe stypendium jest traktowane właśnie jako to wyróżnienie i jako właśnie motywacja, że uczniowie naszych szkół bardzo no tak poważnie traktują i że rodzice też to wspierają, że wielu właśnie ma ambicje, żeby takie stypendium otrzymać. Może widziałeś ją, gdy płakała resztką łez. Chciała być inna, lecz uznali to za grzech. Wychowawcy informują o kryteriach na spotkaniach, jakie trzeba spełnić. Są to kryteria bardzo wyśrubowane, bo tak jeszcze raz podkreślam, nie tylko wyniki w nauce, nie tylko ta średnia, ale również i udział w różnych właśnie konkursach, olimpiadach, ale też i aktywność społeczna. Także naprawdę sama wiedza to za mało, ale również to społeczne zaangażowanie. Będziemy jako samorząd się zastanawiać, czy ewentualnie nie zwiększyć tych środków na ten fundusz stypendialny, ponieważ zależy nam bardzo na tym, żeby jakość tej edukacji była jak najwyższa i żebyśmy właśnie mogli w taki sposób symboliczny te wyniki docenić. Cieszę się że naprawdę, że w takim gronie razem z moją zastępczynią i panem przewodniczącym Rady będziemy te stypendia mogli wręczyć, dziękując również rodzicom, że mają takie zdolne dzieci i dziękując również nauczycielom i dyrektorom, że potrafią te talenty szlifować, że potrafią właśnie szlifować, bo ja to zawsze powtarzam, może ci, którzy już byli na wielu spotkaniach ze mną, ale uważam, że właśnie to jest to, co my możemy jako samorząd w tym momencie dać, ten kapitał wiedzy. Jak wy wykorzystacie ten kapitał, to już po prostu zależy od was.